budżecie gminy na inwestycje mamy ponad 41 milionów, realizować będziemy 85 zadań. To bardzo dużo, jednak zarówno pandemia, jak i braki kadrowe opóźniły nasze przetargi na obecną chwilę. Jednak póki co nie podejmujemy żadnych kroków i dalej realizujemy wszystkie inwestycje, które pomogą i poprawią jakość życia mieszkańców zarówno tym w mieście, jak i w naszych sołectwach. Najważniejszym naszym zadaniem, które rozpoczęliśmy, a jest zadaniem wieloletnim, to odbudowa naszego Zamku Pokrzyżackiego, którą zakończymy w czerwcu 2021 roku i inwestycja ta będzie kosztowała nas ponad 6 milionów złotych. Jednak bardzo dużym zadaniem, które na pewno poprawi komunikację w mieście, w naszej gminie, jest to zadanie, które realizujemy z powiatem i z Urzędem Marszałkowskim, a mianowicie budowa trzech rond, które umowa już jest realizowana, jednak trwają na razie prace w tym roku projektowe. Jest to formuła zaprojektuj i wybuduj, ale również ponad blisko 7 milionów złotych przez 2 lata gmina Świecie przeznaczy na budowę trzech rond w Przechowie, przy ulicy z ulicą Chełmińską, również przy Biedronce, przy ulicy Sportowej, jak i przy Enei powstaną trzy ronda. Kolejną dużą inwestycją, również wspólnie z powiatem, jest rozpoczęta budowa ronda przy naszym szpitalu, przy nowo wybudowanej straży pożarnej. To również powstanie rondo w ciągu ulicy Wojska Polskiego, które akurat tą część miasta rozluźni. Na ukończeniu dużej inwestycji, też dwuletniej, mianowicie budowy ulicy Kazimierza Wielkiego. Realizujemy również budowę ulic w naszych sołectwach, Głogówko Królewskie, Niedźwiedź. Jesteśmy po przetargu, będzie realizowany pierwszy przetarg. Trwają prace cały czas projektowe, projektujemy nowe ulice i zgodnie z naszym planem zamówień publicznych ogłaszamy kolejne przetargi. Lada dzień ogłosimy duży przetarg na budowę mieszkań chronionych, wspomaganych i dom dziennego pobytu dla osób starszych. Jest to bardzo duża inwestycja, która również jest inwestycją wieloletnią, dwuletnią. Obok żłobka będzie taki obiekt bardzo oczekiwany, w którym około 50 seniorów będzie mogło spokojnie, w komfortowych warunkach, bez żadnych barier architektonicznych, żyć i bawić się w swoim towarzystwie. Tak? Bardzo fajnym zadaniem będzie budowa toru MTB-XC dla wszystkich miłośników jazdy rowerowej. Budownictwo mieszkalne, wielorodzinne, deweloperzy, kilku deweloperów realizuje zadania. Powstają nowe bloki, nowe osiedla i te mieszkania bardzo szybko zyskują nowych klientów. Gmina Świecie również buduje nowe bloki przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Powstaje nowy blok na 48 mieszkań. Kolejną działkę przekazaliśmy TBS-owi i tam również mają powstać trzy nowe bloki. Także ten plan realizacji inwestycji wielorodzinnych funkcjonuje bardzo dobrze. Rok chyba 2020 jest takim rekordowym, bo powstaje około 300 mieszkań w Gminie Świecie różnych deweloperów i TBS-u. To nas bardzo cieszy. Deweloperzy również tutaj są bardzo zadowoleni, że przychodzą i właśnie gmina reaguje na to, ale musimy na to reagować, bo nowe miejsca zamieszkania to nowe miejsca pracy, to również podatki, które zostaną w Świeciu i przez które będziemy mogli w dalszych latach nie tylko utrzymywać to, co mamy, ale przeznaczać pieniądze na nowe realizacje.